Zanim przejdziemy do właściwego filmu, uwaga, głosowanie. Liczone od daty publikacji tego filmu, ile minie czasu, zanim pojawią się pierwsze mody z Jill w negliżu? A. Miesiąc, B. 2 tygodnie, C. Do końca tego tygodnia, D. Już są. Osoby, które wybrały odpowiedź D, proszone są o zamieszczanie linków. W celu weryfikacji oczywiście. Pierwszy weekend z Resident Evil już za nami. Choć w dobie kwarantanny śmiało możemy powiedzieć, że to był tylko piątkowy wieczór lub sobotni poranek. Faktycznie gra jest bardzo krótka. Sam ukończyłem ją w niewiele ponad 6 godzin, a do speedrunnerów mi bardzo daleko. Szczególnie, że mój styl w Residencie to cheezowanie zombiaków w drzwiach, tak żeby nie mogły mnie zaatakować, dobijanie nożem tych przewróconych, bo stresują mnie, że po pewnym czasie wstają, a także węszenie po wszelkich zakamarkach i znoszenie wszystkiego do skrzyni. Zapisuję się przy tym niemal po każdym przedmiocie wyjętym z ekwipunku. Jednak jeśli produkt jest dobry, długość nie ma znaczenia. W wielu przypadkach rozciąganie rozgrywki przypomina mieszanie filiżanki espresso z wiadrem wody. Napój starczy ci na dłużej, ale straci większość walorów smakowych i właściwości kofeiny. To ile powinna trwać gra wymaga wyczucia. Jedne powinny skończyć się na 2 lub 4 godzinach, z kolei dla innych nawet 6 czy 8 będzie dawało wrażenie dema. W przypadku Residenta mam mieszane uczucia, bo nabicie tych 6 godzin zajęło mi 3 dni. Najnowszy remake wygląda nawet lepiej jak poprzedni i brzmi równie dobrze, ale gra się zupełnie inaczej. Początkowo chciałem nagrać całą rozgrywkę z komentarzem, ale gra jest też inaczej, moim zdaniem gorzej zoptymalizowana. Obraz rwie i frustruje do tego stopnia, że nie zdążyłbym jeszcze wyjść ze stacji metra, a już wszyscy skończylibyśmy z widelcem w oku. Dlatego do tego filmu musiałem ograniczyć się do tych materiałów, które były najbardziej płynne. W przeciwieństwie do dwójki, tutaj opuszczany jest element survivalu i gra serwuje bardziej shooterowe doświadczenia. Amunicji jest więcej, nóż się nie psuje, ale za to traci swój unikalny charakter. Już nie zastanawiasz się, czy warto przyjąć obrażenia, by zachować go na później. Nadaje się do zbijania życia powalonym zombiakom i sprawdzaniu, który z leżących na ziemi udaje i za chwilę chwyci cię za nogę, a przynajmniej ja znalazłem dla niego takie zastosowania. Dla noża oczywiście, nie dla zombiaka. To samo dotyczy granatów i flashbangów. Nie są już kartą wyjścia z więzienia, więc musisz ocenić przed akcją, na ile użycie ich się opłaci. Jednak w większości przypadków szkoda marnować zasoby na zwykłe zedy. Do całego arsenału dochodzi nam jeszcze unik. Ten początkowo wykonywałem wprost w ramiona zombie, ale po kilku próbach okazało się, że dobry timing nagradzany jest animacją przewrotu, a Jill wychodzi ze starcia bez obrażeń. Zauważyłem, że wiele gier spełnia fantazje filmowe, ale coraz bardziej przekonuję się, że głównie powinny skupiać się na fantazjach gracza, a nie twórców. Miałem wrażenie, że przez całego Residenta gra siedzi za mną z megafonem, krzycząc z krzesełka reżyserskiego, co ma się wydarzyć. Że teraz strzelam, teraz uciekam, teraz przerwa na kaskaderski numer. I choć tytuł nie stracił tym na klimacie horroru, bo w dalszym ciągu zombie są tak obleśne, że każde ugryzienie czułem na własnej szyi, to uleciała cała atmosfera grozy. Już w pierwszych momentach, gdy Jill ścigana jest przez Nemezisa, da się wyraźnie odczuć, jak bardzo ta scena jest wyreżyserowana, a bohaterce nic nie grozi, nawet gdy przestaniemy uciekać. No okej, były też momenty, w których się przeliczyłem. Gdy nareszcie wyjdziemy na zewnątrz, klimat kataklizmu utrzymuje się przez kilka sekund, bo trafiamy na wytapetowany obrazem miasta korytarz, gdzie od miejskich tragedii oddzielenie jesteśmy bezpiecznymi barykadami. Szczerze, nie podoba mi się początkowy level design. Owszem, wszystko wygląda pięknie, ale jest też niesamowicie sztuczne. Tanio wypadają też czerwone wybuchowe beczki, rozstawione tak, by niszczyć całe grupki Zedów. Natomiast w dalszej części gry są kanały i laboratoria Umbrelli, a to już sprawdziło się w poprzedniej części i podobnie tutaj chętnie bym tę sekcję pominął. A przynajmniej te z kanałami. Potwierdziła się też mniejsza liczba zagadek i okazji do kombinowania. Gra tak się skupia na parciu do przodu, że zdziwię się, że twórcy nie dali nam możliwości zastrzelenia istniejących łamigłówek, żeby tylko nie obniżyć nam tempa. Choć prosty plan elektrowni, znalezienie bezpieczników czy 3 klejnotów trudno nazwać zagadkami. Chyba jedyną taką prawdziwą była kombinacja do sejfu strzeżona przez królową Aquacure. Rozczarowuje też sam Nemezis. Jest jak obsługa klienta na dziale elektronicznym, gdy cały czas ktoś podchodzi i pyta, czy ci w czymś pomóc. Na szczęście równie łatwo daje się spławić. Nemezis, mimo że dużo potężniejszy od Mr. X'a, nie wywołuje nawet ułamka takiego napięcia. Pojawia się tylko w określonych sytuacjach i po jednym, dwóch unikach praktycznie znika, gdy tylko konsekwentnie trzymasz W. Zupełnie jakby załatwiał jakieś inne sprawy na mieście, ale wpadał do ciebie za każdym razem, gdy znalazł się w okolicy. To również eliminuje poczucie, że jego głównym zadaniem jest ubicie Jill i Starsów. Na szczęście pozostałe interakcje z postaciami są dużo lepsze. Nie o takie interakcje mi chodziło. Czy jest za późno na wspomnienie, że ten film nie jest dla dzieci? Silnie wyczuwam tutaj azjatycki, a szczególnie japoński vibe i wolę nawet nie myśleć, co zrobią z tym fani. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. Okej, interakcje z innymi bohaterami. We can use this to stay in contact. I know what a radio is.
Są krótkie, ale za to bardzo przyjemnie się obserwuje. Wyszło dużo bardziej naturalnie niż z Claire i Leonem i osobiście chciałbym, aby było tego więcej. Choć może wtedy już całkowicie wpadlibyśmy w kategorię filmu. Kreacja bohaterów wyszła bardzo dobrze, zarówno wizualna, jak i emocjonalna. Wiem też, że były jakieś głosy krytyki związane z wyglądem Jill, ale ja takich zastrzeżeń nie mam. Szczególnie, że przed premierą odświeżyłem sobie również serię filmową. I choć otoczenie wydaje się mocno sztuczne, to twórcom udało się w wymianie zaledwie kilku zdań sprawić, że sympatyzowałem z niektórymi postaciami, czyli osiągnąć coś, co nie udaje się ostatnio filmom nawet przez 120 minut dialogów. A może kwarantanna ma już na mnie taki wpływ, że jakby ktoś wymalował buźki na opuszkach swoich palców i rozgrywał między nimi scenki, to też bym to chwalił. Skoro dostaliśmy kino akcji, trudno też nie zauważyć, że główna bohaterka zbiera niesamowitą ilość ciosów i trzeba by było mieć cały karton kotów, żeby zrównoważyć ilość żyć potrzebnych do przetrwania wszystkich cutscenek. Wiem, że niektórzy wykorzystują tę sytuację, żeby powiązać grę z przemocą wobec kobiet, ale niektórych trudno zadowolić i nawet nie warto teraz o tym wspominać. Zostawię to sobie na inny film. Tak więc poza tytanową Jill dostajemy też w swoje ręce ołowianego Carlosa. Nie mam złudzeń, że to postać supportująca główną bohaterkę, ale z nim dostajemy też głośniejszy, nieco bardziej bezpośredni poziom rozgrywki. Niestety w odróżnieniu od pierwotnej trójki, tutaj historia jest liniowa, a my jedynie możemy za nią podążać. Rozumiem, że trudno jest później ustalić jedną wersję wydarzeń i dla wielu oznaczałoby to konieczność importowania save'ów z poprzednich części, ale wydaje się, że taki zabieg mógłby pomóc grze, a rozgrywka nie dawałaby wrażenia, że sztywno trzymamy się scenariusza. Walki z bossami, a raczej z bossem, były bardzo... niewymagające. Jeśli gra oczekuje ode mnie biegania w kółko, aby udało mi się go pokonać i faktycznie udaje mi się to przy pierwszym czy drugim podejściu, to nie najlepiej świadczę mechanice takiej walki. Do trójki zabierałem się przez 3 dni, bo w głównej mierze zawierała wszystko to, co było stresujące i męczące w dwójce. Natomiast zabrakło elementów napięcia, grozy i survivalu, które poprzednim razem niemal przykuły mnie do kompa. Gdyby gry były wydane w odwrotnej kolejności, wtedy mówilibyśmy o jeszcze lepszym i bardziej epickim Rezydencie. A tak to pozostaje wrażenie, że albo studio miało za mało czasu, albo zabrakło im polotu w ciekawym odświeżeniu klasyka. Po ukończeniu gry zobaczyłem swoje statystyki i dostałem zasłużoną literkę C. I owszem, uważam, że gry powinny być trudne, bez opcji pomijania rozgrywki, ale akurat w tej wersji zauważyłem, że nie za bardzo chcę, aby gra uczyła mnie alfabetu. Grając po swojemu mam szansę wczołgać się we wszystkie zakamarki mapy, a tymczasem ranga S sugeruje mi, żebym to wszystko pominął. A najlepiej w trakcie ugryzienia biegł razem z zombiakiem na szyi, bo chwila przestoju zabierze mi cenne sekundy. I tutaj pojawia się kolejne przeznaczenie gry, bo jej długość twórcy tłumaczą tym, że po skończeniu otrzymujemy wirtualną walutę, za którą możemy kupić bonusy do kolejnych rozgrywek, bo niestety historia Carlosa i Jill przeplatana jest w ramach jednej rozgrywki. Pewnie dobry bonus dla fanów i tych, którzy lubią robić grę na 100%, ale jeśli zamierzasz zagrać w Residenta raz dla historii, to te 6-7 godzin śmiało mogłoby być jedynie większym dodatkiem do poprzedniej części. Szczególnie, że jest krótki epizod, w którym wracamy na posterunek w Raccoon City. Pomimo lekkiego rozczarowania, muszę powiedzieć, że gra wcale nie jest zła, po prostu wypada blado w porównaniu z dwójką. Mimo, że podchodziłem do niej kilka razy, po ukończeniu rozpocząłem kolejną rozgrywkę, chociażby dla uczucia, jakie wiąże się z nielimitowaną amunicją w pistolecie. Gra jest też w pakiecie z trybem Resident Evil Resistance, asymetrycznej grze multiplayer, gdzie 4 przeżytków ściga się z jednym graczem, który próbuje zatrzymać ich w kompleksie Umbrelli. Liczyłem, że to będzie dobra alternatywa dla najpopularniejszego w tym momencie Dead by Daylight, ale o swoich wrażeniach opowiem w osobnym filmie. Wracając do Residenta trójki, wydaje się, że dodatkowy tryb multi i krótka historia to tym razem za mało, aby usprawiedliwić cenę, którą trzeba zapłacić za ten tytuł. Zatem wracając do pierwszego pytania, czy warto kupić? Niestety nie. Natomiast to tytuł, który warto mieć w swojej bibliotece, ale lepiej zaczekać na wyprzedaży. 120 PLN-ów wydaje się znacznie rozsądniejszą ceną. I to by było na tyle. Jak masz pytania co do gry czy trybu dodatkowego, pisz śmiało w komentarzu. Z tej strony mówił Shifterzis. Bo wiesz, tak jak Nemesis, pojawiam się w krótkich epizodach. Nie? Nikt? W takim razie, jeżeli film ci się podobał, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie, to łapka z kciukiem w dół jest zaraz obok. Trzymaj się zdrowo i pamiętaj, mówmy głośno, chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Ale traci większość walorów smokowych. Krzycząc z krzesła reżysera... To będzie trudny tekst do nagrania. Tylko w określonych momentach i popyje...